Szanowni Państwo, dobry wieczór. Zapraszamy serdecznie na sobotni wykład. Dzisiaj z nami pani doktor Aleksandra Herman, która przedstawi wykład o naturyzmie, który jest trochę podobny do nudyzmu, ale jest rzeczą inną i ja dowiedziałem się dopiero od pani tego i myślę, że też my możemy się dzisiaj, mamy okazję dowiedzieć, na czym polega ta różnica. Także oddaję już pani głos, zapraszam wszystkich. Dziękuję. To wywołana do tablicy, może rzeczywiście najpierw powiem, czym różni się naturyzm od nudyzmu. Przede wszystkim regionem używania terminu, ponieważ tradycyjnie w Europie zwykło się mówić o naturyzmie, natomiast w Stanach Zjednoczonych o nudyzmie, no a poza tym pewną taką inklinacją, powiedzmy, ideologiczną, to znaczy, że naturyzm stanowi w pewnym sensie pojęcie bardziej pojemne i mieści w sobie pewną ideologię powrotu do natury. Natomiast nudyzm wiąże się już wyłącznie z nagością i jako taki po prostu mniej nawiązuje do ruchu ideologicznego. Ja nie zaplanowałam dzisiaj jakby mówić o historii, o czym przed chwilą też rozmawiałam z organizatorami, także jeśli ktoś z Państwa będzie później miał ochotę zadać mi jakieś pytanie, to w miarę moich możliwości postaram się na nie odpowiedzieć. Natomiast dzisiaj postaram się zgodnie z tym, o czym Państwo informowaliście na swojej stronie internetowej, jakby wskazać pewne takie mechanizmy, które umożliwiają ludziom, którzy się nie znają, ludziom w grupie, plażować nago w naszej kulturze, w której stereotypowa definicja nagości jest jednak trochę inna. Zacznijmy od tytułu mojego dzisiejszego mini wykładu, a mianowicie eksces społecznej nagości. Cóż rozumiem przez sformułowanie eksces? Otóż mam tutaj na myśli pewien akt nieposłuszeństwa wobec tradycyjnych norm moralnych związanych właśnie z nagością. Ten eksces to jest wykroczenie poza taką tradycyjną nagość, która w naszej kulturze jest indywidualna i prywatna. Generalnie ogranicza się do takich sfer życia jak, powiedzmy, higiena, medycyna. To jest ta nagość indywidualna, nagość możliwie sprywatyzowana. No i dodatkowo nagość seksualna. No i właściwie ta nagość seksualna zakłada jeszcze obecność innej osoby nagiej, czasem innych osób nagich. Natomiast to jest jakby spektrum tej nagości w naszej kulturze, które w pewien sposób się wyczerpuje. No i stąd eksces, ponieważ naturyzm jest jednak praktyką, powiedzmy, wąsko praktykowaną, jest praktyką elitarną w sensie właśnie wąskiej grupy docelowej, która go podchwytuje i jako taki może być interpretowany, przynajmniej w kategoriach antropologii kulturowej, jako akt nieposłuszeństwa wobec tradycyjnych norm moralnych. A zatem nagość naturystyczna jest społeczna, a nie indywidualna i publiczna, a nie prywatna, co oznacza, że wspólnej nagości w danym miejscu, w danym czasie oddaje się więcej niż ta naga para, czyli po prostu jakaś grupa ludzi, która w tym celu udaje się w jakieś zwyczajowe miejsce. Ze względu na ujmowanie naturyzmu jako eksces i tą taką, powiedzmy, wizję przekraczania pewnych ogólnych norm kulturowych, zwykłam nazywać też naturyzm transgresją, czyli właśnie przekroczeniem. Natomiast słowo transgresja nie jest tu jakimś słowem szczególnie, powiedzmy, ekscentrycznym, ponieważ teoretycy transgresji zwykli przypominać nam, że transgresją właściwie jest każde nasze działanie, które wykonujemy, przekraczając jakiekolwiek normy, nie tylko zasadnicze normy kulturowe. No i jeszcze jedna uwaga terminologiczna, dość ważna. W polskim języku dysponujemy absolutnie wspaniałym przymiotnikiem, czyli tekstylny. Jest to niezwykle ważny termin naturystyczny.
element slangu naturystycznego, biorący się z piosenki Zbigniewa Wodeckiego, Chałupy Welcome To, gdzie śpiewał on taki fragment do tekstu pani Doroty Orlińskiej, w krzakach siedzą tekstylni, opalają sztruks. Naturyści dzielą świat na pół, powiedzmy, na dwa. Jedną grupę stanowią golasy, a drugą tekstylni właśnie, i w związku z tym można też mówić o istnieniu nagich plaż i tekstylnych plaż i właśnie golasów i tekstylnych. A jeszcze jakby dalej pozostając w temacie ekscesu. W naszej kulturze jest tak, w kulturze w ogóle jako takiej jest tak, że z jednej strony człowiek jest ciałem, tak jak każde inne zwierzę, ale z drugiej strony człowiek to ciało ma i to jest ten aspekt kulturowy. Cóż to oznacza? Oznacza to, że człowiek doświadcza sam siebie jako całość, ale ta całość nie jest identyczna z jego ciałem. To znaczy, że człowiek dzięki temu, że jest istotą kulturową, oczywiście jest swoim ciałem, ale jednocześnie ma swoje ciało do dyspozycji. Sposób doświadczania samego siebie jako istoty cielesnej, ale też jako istoty funkcjonującej w społeczeństwie, funkcjonującej w kulturze, jest po takim sposobem doświadczania siebie między byciem, a między posiadaniem ciała. Do tej chwiejnej równowagi staramy się w swoim życiu cały czas jakby dążyć. A dla naturystów, z którymi rozmawiałam, z którymi prowadzę badania, wywiady, pozbycie się odzieży staje się, tak jak deklarują, właśnie taką próbą bycia ciałem w procesie odzyskiwania równowagi wewnętrznej. Jest to bardzo istotny aspekt podkreślany przez nich, że poprzez rozbieranie się, poprzez opalanie się nago przywracana jest pewna równowaga psychiczna, też pewna równowaga w odczuwaniu swojego ciała. Mam takie bardzo sympatyczne cytaty w pamięci, jak na przykład to, że można odpocząć, kiedy nie ciśnie żadna gumka, albo kiedy właśnie nie ma się na sobie, że najprzyjemniej wychodzi się z wody, kiedy nie ma się na sobie żadnych mokrych szmat, mokrych materiałów, mokrych tekstyliów, że zupełnie inaczej czuje się wodę na ciele, zupełnie inaczej czuje się wiatr na ciele i słońce na ciele. Wróćmy zatem do pierwszego pytania, czyli jakie warunki muszą zostać spełnione, aby grupa nieznajomych osób mogła wspólnie plażować? W naszej kulturze mamy określoną jakąś wizję pewnej moralności seksualnej, którą tutaj rozumiem jako wstrzemięźliwość seksualną, jako pewną zasadę dekorum, pewien wewnętrzny ład. A oczywiście na nagiej plaży ta zasada, tej powszechnie podzielana moralność seksualna musi zostać podtrzymana. Natomiast stereotypowo wydaje się, że do podtrzymania tej moralności, tej wstrzemięźliwości absolutnie niezbędna jest taka kluczowa zasada, jaką jest zakrywanie ciała oraz zakrywanie sfer genitalnych. No, tymczasem na plaży te sfery zostają odkryte, całe ciało jest odkryte, natomiast ta powszechnie podzielana moralność seksualna jednak funkcjonuje. Cóż to oznacza jakby w naszej próbie analizowania tego zjawiska? Otóż możemy się domyślać, że na plaży muszą być utworzone jakieś dodatkowe obwarowania, które będą to zachowanie pewnej wstrzemięźliwości seksualnej kontrolować w warunkach, które teoretycznie, stereotypowo rzecz ujmując, będą ją utrudniać, czyli właśnie w warunkach tej społecznej, grupowej, publicznej nagości. Czyli przede wszystkim, tak jak interpretujemy to w kategoriach antropologii kulturowej, musi zostać zmieniona definicja nagości, tej nagości pojmowanej stereotypowo jako seksualna, na nagość jakąś nieseksualną, jakąś neutralną. Aby zachować warunki niezbędne do wspólnego plażowania nago, musi to być nagość bezpieczna, ryzyko pewnych kosztów psychicznych i moralnych musi być jak najbardziej zminimalizowane, tych kosztów związanych z tą swoistą transgresją, z tym swoistym przekroczeniem, no i jednocześnie jeszcze muszą być zachowane zwyczajowe normy moralne. Jakie zatem mechanizmy są podejmowane przez samych naturystów, które pozwalają neutralizować nagość, nagość grupową, nagość publiczną, aby stało się możliwe jej społeczne uprawianie w ramach istniejących norm kulturowych.
O tym będę właśnie dzisiaj głównie mówić. A przede wszystkim są to takie mechanizmy, które można by bardzo ogólnie nazwać mechanizmami kontroli i samokontroli, przy czym zarówno mechanizmy kontroli, jak i samokontroli odnoszą się do różnych obszarów aktywności i też jakby do różnych takich sposobów interpretacji otoczenia, tego co się dzieje, tej aktywności naturystycznej, w której ludzie uczestniczą. Mechanizmy kontroli i samokontroli mają jeden podstawowy cel, a mianowicie odseksualizować, oderotyzować tę nagość wbrew temu, co stereotypowo może się wydawać właśnie z punktu widzenia takiej ogólnych skojarzeń związanych z nagością uprawianą więcej niż jednoosobowo. Jeśli chodzi o podstawowe mechanizmy deseksualizacji, niezwykle istotny jest coś, co możemy nazwać kodeksem etycznym. Kwestia kodeksów etycznych jest, wydaje się, dość prosta, to znaczy kodeksy etyczne powstają dość licznie w najróżniejszych sferach naszego życia współcześnie. Celem każdego kodeksu jest przede wszystkim taka funkcja zachowania bezpieczeństwa etycznego, bezpieczeństwa moralnego w każdej sytuacji. W związku z tym, tym bardziej takie kodeksy etyczne będą ważne w tych obszarach, w tych sytuacjach, powiedzmy, które mogą się wydawać właśnie jakieś bardziej ryzykowne, zagrażające dla ogólnie przyjętego porządku, tego porządku, tego ładu takiego moralnego, który w społeczeństwie musi być podtrzymywany, aby społeczeństwo mogło funkcjonować. A w związku z tym także będzie to dotyczyć tej konieczności podtrzymywania porządku moralnego i fizycznego w sytuacji nagości naturystycznej. I tu chciałabym się odwołać do takiej dość interesującej koncepcji prawa autorstwa Leona Petrażyckiego. To był zupełnie niezwykły człowiek, prawnik, socjolog prawa z przełomu XIX-XX wieku, absolutny prekursor, jeśli chodzi o teorię prawa, o socjologię prawa. Leon Petrażycki podzielił prawo na stanowione, zwyczajowe i intuicyjne. Prawo stanowione, prawo pozytywne, to jest jakby kategoria dla nas wszystkich dość łatwa do odczytania. Są to normy ogólne, prawo pisane, więc jeśli chcemy analizować kodeks etyczny, naturystyczny przez pryzmat tej teorii Leona Petrażyckiego, no to jakby normy ogólne prawa pisanego funkcjonujące na plaży, o ile nie będzie na niej sformułowanego oddzielnego kodeksu pisemnego, przyczepionego na przykład przy wejściu na taką plażę, no to na pewno będziemy mogli upatrywać w ramach tych norm pisanych jakiś praw ogólnych, praw ustawowych, praw państwowych, które będą się odnosić tak samo do plaży naturystycznej, jak i do chodzenia po ulicach, jak i do przebywania we wszystkich innych miejscach. Drugi obszar to jest prawo zwyczajowe. Prawo zwyczajowe dotyczy norm zwyczajowych, norm, które nie są spisane, nie są skodyfikowane, ale jednak są obecne w społeczeństwie, są legitymizowane tradycją chociażby i także są to pewne normy ogólne. No i tutaj również plaża naturystyczna nie będzie się różnić, jeśli chodzi o normy zwyczajowe od różnych innych obszarów życia społecznego, w których tak samo normy zwyczajowe będą regulować stosunki międzyludzkie, relacje międzyludzkie. Natomiast chciałabym Państwa uwagę skierować szczególnie na tą trzeci obszar, a mianowicie prawo intuicyjne. Jakie cechy prawa intuicyjnego wyróżnia Petrażycki? Przede wszystkim to, że prawo intuicyjne ma charakter jednostkowy. Oznacza to, że treść tego prawa jest zależna od warunków i okoliczności życia każdego człowieka, czyli w jakiś sposób to, jakie każda jednostka ma prawo intuicyjne, będzie częściowo warunkowane na przykład kwestią jej wychowania, jej jakichś uwarunkowań psychicznych, społecznych, rodzinnych, wykształcenia powiedzmy i doświadczeń życiowych. W związku z tym każdy swoje prawo intuicyjne może mieć nieco odmienne. Inna ważna cecha prawa intuicyjnego to jest jego zmienność. Czyli taka jakby elastyczność w zakresie swobodnego przystosowywania się do konkretnych okoliczności życiowych danej jednostki. Możemy sobie wyobrazić jednostkę, która pod wpływem różnych przemian w toku swojego życia będzie również zmieniała prawo intuicyjne, które sama wyznaje, które sama stosuje.
A jeszcze inna, dość interesująca w kontekście naturyzmu też cecha prawa intuicyjnego, to taka, że prawo intuicyjne przez tą swoją elastyczność i charakter jednostkowy będzie miało również zdolność jakby sprzyjania pewnej instytucjonalizacji transgresji. Oznacza to, że jeżeli ktoś dokona pewnej transgresji, przekroczy pewne normy kulturowe i akt ten oceni jako niezagrażający, a wręcz przeciwnie, pozytywny dla swojego życia, dla swojego funkcjonowania, no to będzie miał tendencję do ponawiania tej transgresji i w obszarze jego prawa intuicyjnego, jakiegoś jego intuicyjnego systemu wartości, ta transgresja jakby zostanie wcielona do obszaru działań zwykłych, a jakby transgresja jako taka przesunie się gdzie indziej. Natomiast to zachowanie, które zostanie zinstytucjonalizowane, przestanie być zachowaniem transgresywnym. Czyli jednocześnie można też stwierdzić, że prawo intuicyjne będzie miało zdolność dostosowywania się do zmienności obyczajów. To też jest dość istotne, bo chociażby nawet jak spojrzymy na jakiś rozwój kulturowy, powiedzmy rozwój kultury, no to też jakby naturyzm jako taki pojawia się dopiero w którymś momencie na fali pewnych przemian obyczajowych. Również jest trochę zmienny w czasie. To jest związane właśnie ze zmianami obyczajowymi. Dlaczego mówimy tu o prawie, a nie moralności, odwołując się do kodeksu etycznego, ponieważ sama nazwa kodeks etyczny mogłaby nas kierować ku takiemu zastanowieniu, czy kodeks etyczny to jest już prawo, czy jeszcze moralność. Otóż dalej, jakby według Petra Życkiego, moralność to jest pewna norma jednostronna. Co to oznacza? Oznacza, że dotyczy wyłącznie jednostki działającej. Moralność, moja moralność to jest to, co ja uważam za stosowne. Natomiast prawo rozpoczyna się w momencie, kiedy jednostka działająca uświadomi sobie prawo drugiego człowieka do czegoś i dopiero jakby w tym kontekście swoje prawo. Upraszczając sprawę, prawo sięga do granicy, za którą zaczyna się prawo drugiego człowieka. To jakby ten czynnik nie zachodzi w przypadku moralności. I jeśli chodzi o naturyzm, to właśnie dlatego uważam to prawo intuicyjne za kluczowy element tego, co można nazwać kodeksem etycznym na plaży naturystycznej. To znaczy, że wolność jednego człowieka będzie ograniczona wolnością drugiego człowieka, że jednemu naturyście będzie wolno robić tylko tyle, ile nie zaszkodzi drugiemu naturyście, który również ma prawo do jakiejś rekreacji, do powiedzmy odczucia wolności, jakiejś przyjemności tej sytuacji naturystycznej. I co charakterystyczne, przez to, że to moje prawo sięga do granicy, za którą już zaczyna się prawo drugiej osoby, sprawia, że kodeksy intuicyjne, chociaż są w pewien sposób nieuchwytne, bo ani nie są pisane, ani nie są w jakiś sposób mocno uwspólnione, z racji tego, że są indywidualne, zmienne, a są jednak wystarczającym środkiem zachowania bezpieczeństwa, ponieważ jako takie stanowią normy prawne i chociaż naturyści, którzy spotykają się w różnych miejscach, absolutnie nie mają zwyczaju wcześniej siadać i ustalać, co komu wolno, a co nie, mimo wszystko te normy związane z wolnością osobistą każdego współuczestnika nagiego plażowania jak najbardziej podtrzymują. Tych norm nie przekraczają. Jest to związane z wspólnym celem po prostu, czyli taką rekreacyjną nagością, która nakazuje zachowanie wspólnych norm podstawowych, norm zasadniczych wynikających ze wspólnoty kulturowej, a dodatkowo prawo intuicyjne zezwala na indywidualne różnice, które jednak nie będą łamać tych norm podstawowych, czyli po prostu bezpieczeństwo bierze się ze wspólnego celu, rekreacyjnej nagości. Indywidualne różnice, jeśli rozmawia się z naturystami, obrazują się w rozmowach o aspektach erotycznych właśnie nagości, w ich podejściu do kwestii erotyzmu, ponieważ naturyści podkreślają oczywiście, że ta nagość musi być aseksualna, że nie ma miejsca na seks na plaży, ponieważ nie seks jest celem nagiego plażowania. Natomiast podkreślają, że nie dostrzegają tej seksualności na plaży, jeśli nie chcą jej dostrzegać. Co oczywiście dociekliwego analityka kieruje ku stwierdzeniu, że wobec tego, jeśli będą chcieli ją dostrzegać, to ją dostrzegą. I istotnie część naturystów jak najbardziej daje sobie przyzwolenie na taki delikatny erotyzm, ale podkreślić należy fakt, że ten filtr, powiedzmy, erotyczny, pewne odczucie erotyczne
występuje w mnóstwie sytuacji społecznych. Tak samo można odczuć bodziec erotyczny jadąc autobusem, nie wiem, przyglądając się atrakcyjnej osobie na przystanku autobusowym, więc jakby tutaj kwestia tego, że jest się nagim, zupełnie jakby nie zmienia tego kontekstu. Kontekst tekstylny jest dokładnie taki sam. No i ten erotyzm, no właśnie, nie przekracza granic fantazji. To są wypowiedzi mniej więcej sprowadzające się do tego, że jeśli jest atrakcyjna kobieta, atrakcyjny mężczyzna, to przyjemnie jest spojrzeć za taką osobą, uśmiechnąć się i jakby tyle. Więc sytuacja naturystyczna, jeśli chodzi o ten aspekt erotyczny, naprawdę nie różni się od sytuacji tekstylnej i tego moi respondenci za każdym razem bardzo intensywnie bronili. No a poza tym już jakby dopełniając tego wątku seksualności, to wielokrotnie byłam przekonywana, rozmawiając z naturystami, że seksualność jakby obniża się, jeśli tych nagich ciał jest bardzo wiele, dostrzeganych dookoła, że jeśli się jest w grupie 100 nagich osób, to kontekst erotyczny gdzieś ulatuje. No i właśnie to, że wszyscy są całkowicie nadzy i nie od dziś wiadomo, że całkowita nagość jest mniej erotyczna niż nagość lekko okryta, powiedzmy, czymś, co doskonale widać chociażby w malarstwie. Wracając do kodeksu intuicyjnego, jako taki kontrapunkt tych rozważań nad kodeksem intuicyjnym jako takim, kodeksem intuicyjnym, który spotykamy na dzikich plażach, znakomitym tu jakby takim kontrapunktem, takim przeciwprzykładem jest przykład z literatury naukowej, który udało mi się swego czasu znaleźć. Niejaki Martin Weinberg analizował ośrodki naturystyczne w Stanach Zjednoczonych w niezwykle ciekawym momencie, jeśli chodzi o właśnie kulturę, obyczaje, ponieważ u progu rewolucji seksualnej, tuż przed, powiedzmy. Dlaczego mówię kontrapunkt? Ponieważ tu mamy do czynienia w przypadkach opisywanych przez tego badacza z występowaniem kodeksu etycznego, naturystycznego, natomiast w formie prawa stanowionego. Tam rzeczywiście był zamknięty ośrodek i przy bramie wjazdowej był wywieszony regulamin, z którym każdy był zobowiązany się zapoznać. W regulaminie było napisane, że zabrania się gapienia, zabrania się rozmów o seksie, jakichkolwiek rozmów o seksie, w jakimkolwiek kontekście, w jakiejkolwiek miejscu na tym naturystycznym kempingu, zabrania się jakichkolwiek kontaktów fizycznych w przestrzeni publicznej, na przykład przejścia, trzymając się za rękę albo objęcia się ramieniem z kimś, jakiegokolwiek kontaktu fizycznego. Oczywiście zabraniało się spożywania alkoholu jako czynnika, który może gdzieś tam, powiedzmy, sprzyjać łamaniu też pewnych standardów. Zabraniał intencjonalnego eksponowania ciała, przy czym było to niezwykle trudne oczywiście do utrzymania, ponieważ intencjonalne, no cóż to jest intencjonalne odkrywanie ciała, eksponowanie ciała, szczególnie w ośrodku naturystycznym, gdzie z założenia przez całą dobę, gdzie nie idziemy, przebywamy nago. No więc na przykład zabraniano siadania w rozkroku osobom obu płci. Już to było sankcjonowane jako taki być może celowy akt ekshibicjonizmu. No i oczywiście zabraniano też nienaturalnego zakrywania ciała, ponieważ to z kolei niosło ze sobą jakieś podejrzenie nieczystych intencji tej osoby, która przypadkiem bądź nie gdzieś zakrywałaby się. To jest, proszę Państwa, dość poważne przestępstwo na takim kempingu, no bo to jest ta nierówność statusów, dlaczego wszyscy mają być nadzy, a jedna osoba będzie się delikatnie osłaniać. To zupełnie jakby wykraczało poza tę ideę ogólną narzuconą. No i wreszcie bardzo ważny taki wymóg organizacyjny. Przyjmowano naturystów wyłącznie z rodzinami i wyłącznie z ważnymi legitymacjami jakiejś organizacji naturystycznej. Do czego to doprowadziło? Weinberg zrobił naprawdę bardzo rzetelne badania, realizując kilkaset ankiet tak zwanych pocztowych. W tamtych czasach ludzie jeszcze przesyłali zwrotnie ankiety ze znaczkiem pocztowym do badaczy. Otóż okazało się, że tak silne usankcjonowanie nagości, właśnie odzwierciedlające się w tym regulaminie, w tym takim swoistym rygorze moralnym i prawnym, prawnym jak najbardziej, ponieważ były sankcje, po prostu usuwanie z kempingu i zabieranie tych legitymacji członkowskich, jeśli ktoś popełnił pewne wykroczenie. Więc to silne usankcjonowanie nagości prawne doprowadziło do jej takiej całkowitej trywializacji. Dodatkowo tam jeszcze funkcjonowały wyłącznie toalety koedukacyjne, no i jeszcze
jeszcze ściśle określano zasady robienia zdjęć. W efekcie u naturystów, którzy jeździli na tamte kempingi, nastąpiło naprawdę drastyczne obniżenie progu reakcji na te wszystkie sygnały, które można było interpretować jako seksualne i przez to jakoś zagrażające. Taki efekt po prostu epoki wiktoriańskiej jak najbardziej. To znaczy rzeczywiście powiedzmy, że ganiano tam biednych ludzi, którzy przypadkiem się okryli, albo przypadkiem się dotknęli, albo przypadkiem nienaturalnie wyeksponowali kawałek ciała. Jakby była bardzo, bardzo silna presja wynikająca właśnie z tego prawa stanowionego, no i jednocześnie rozwój indywidualnego prawa intuicyjnego został jak najbardziej stłumiony. Więc jakby to jest to zagadnienie kodeksów etycznych. Polskie realia to są realia dzikich plaż. W Polsce możemy badać kodeksy intuicyjne, znacznie bardziej interesujące niż kodeksy prawa stanowionego w takiej sytuacji. Drugim, powiedzmy, takim mechanizmem kontroli i samokontroli jest coś niezwykle ważnego na plaży naturystycznej, a mianowicie wzrok. Rzecz całkowicie banalna, ale jeśli się nad tym zastanowimy bliżej, to właściwie ten wzrok staje się takim kluczowym elementem komunikowania, przy czym można też brak komunikowania na plaży nazwać swoistym komunikowaniem, bo do tego w pewien sposób się dąży w ramach tej neutralizacji seksualnej. Wzrok jest narzędziem samokontroli i kontroli otoczenia, przy czym chodzi tu oczywiście o ochronę przed taką natarczywością gapienia się. Samokontroli w tym sensie, że nie wypada się gapić, a kontroli w tym sensie, że inni nie mogą się gapić, czyli ja kontroluję siebie, że nie mogę się gapić i też kontroluję innych, żeby inni się nie gapili w ten sposób. Naturyści mają absolutną świadomość, że ich wzrok, nawet jeśli nie mają takiej intencji, może zostać zinterpretowany przez obserwowanego właśnie jako gapienie się. Może to być zagapienie się, ale przez tego kogoś będzie interpretowane jako gapienie się. Przypominam, moja wolność sięga dotąd, dokąd sięga cudza wolność. To leży u podłoża tych problemów ze wzrokiem. A w związku z tym, zgodnie z prawem intuicyjnym, to patrzący ma pilnować, aby jego wzrok nie przekroczył cudzych granic prywatności. Jakie spojrzenia są dozwolone? Dozwolone są spojrzenia, i tutaj cytuję swoich respondentów, ukradkowe, krótkie, omiatanie wzrokiem, spoglądanie mimochodem, zerkanie po kryjomu i niepatrzenie natrętne. Po sposobie patrzenia naturyści odróżniają naturystę od dewianta, no a dewiantem na plaży naturystycznej jest podglądacz, ponieważ łamie on podstawową normę neutralności seksualnej i tej cudzej wolności, cudzego prawa do wolności. Drugi rodzaj patrzenia, który jest dozwolony na plaży naturystycznej, to jest wzrok kontrolujący. On się znacznie różni od tego wzroku, tego mimowolnego, ukradkowego, tego omiatania, ponieważ jest intencjonalny, jest skierowany na osobę, przesuwa się po różnych osobach. Generalnie wzrokiem kontrolującym naturyści dokonują takiego ukradkowego rekonesansu w celu sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku, czyli właśnie, czy ktoś się nie gapi. Taki wzrok kontrolujący uważnie się przesuwa po otaczających plażowiczach, ale wszyscy wiedzą, że jest to wzrok kontrolny, w związku z czym nie jest on podejrzewany o cel seksualny, o cel podglądania. No i jest jeszcze trzeci rodzaj patrzenia dozwolony na plaży naturystycznej. Jest to spojrzenie sankcja. Jest to taki groźny wzrok, karcący, natarczywy wzrok, którym patrzy się na podglądacza. Bo to jest kolejna interesująca sprawa związana z przebywaniem na plaży naturystycznej, a mianowicie taka, że podglądacz też, to nie jest tak jak w piosence Wodeckiego, że w krzakach siedzą tekstylni. Najczęściej podglądacz na nagiej plaży sam jest nagi, w związku z tym w ramach obrony swojej prywatności, można tę rolę odwrócić i takie natarczywe spojrzenie skierowane na podglądacza jest po prostu jakby odwróceniem ról, postawieniem podglądacza w roli ofiary. Według moich respondentów w absolutnych 90% przypadków ta strategia działa. Podglądacz odwraca wzrok, odchodzi, idzie gdzie indziej powiedzmy, albo jeśli wzrok jest bardzo groźny, a ta osoba nie jest zbyt przekonana do swojej aktywności, może nawet odejdzie z plaży. No właśnie, czyli taka taktyka obrony wzrokiem przez atak
gapienie się. No i na marginesie, dość ważna uwaga dla tych, którzy planują dopiero swoją inicjację naturystyczną, proszę uważać na okulary słoneczne, ponieważ czasem mogą one zostać negatywnie odebrane właśnie wtedy, kiedy będzie zachodzić podejrzenie, że są maską podglądacza. To znaczy, to już prawo intuicyjne powinno każdemu podpowiedzieć, w jakich sytuacjach może neutralnie przebywać na plaży w okularach i jak się zachowywać, a kiedy te okulary mogą być podejrzane i w jakiś sposób zaburzać właśnie ten kodeks etyczny, intuicyjny. Trzecia rzecz, która sprzyja zachowaniu neutralności grupowej nagości, to dystans przestrzenny. A strefa intymna na plaży naturystycznej rozszerza się do kilku, a nawet kilkunastu metrów, w takim wariancie optymalnym oczywiście, czyli jakby na taką szerokość, która w sytuacjach tekstylnych jest już ogólnodostępną sferą publiczną. Oczywiście będzie to zależało od typu plaży, ponieważ z jednej strony mamy naturystyczne plaże nadmorskie, szerokie, ciągnące się kilometrami, gdzie chcąc wybrać większy dystans przestrzenny, wystarczy po prostu przejść 2 kilometry dalej, tam gdzie już kończy się powiedzmy plaża danej miejscowości i zaczyna się taki cudowny pas niczyj właśnie, który często opanowują naturyści. Na takiej plaży intymność może pozwolić sobie na zajęcie znacznie szerszej przestrzeni, co charakterystyczne, na takiej plaży oczywiście kodeks etyczny jest łatwiejszy do przestrzegania, ponieważ te granice prawa mojego i prawa osoby w grajdołku 50 metrów dalej są na tyle elastyczne i na tyle szerokie, że nie sposób właściwie mówić o jakimś złamaniu tego prawa drugiej osoby. Maleje lęk przed przekroczeniem tych naturystycznych norm, no i właściwie pojawia się większe przyzwolenie na swobodę patrzenia, ponieważ sama odległość, tę swobodę ten wzrok będzie neutralizować. Zupełnie inna sytuacja jest na plażach gęsto zaludnionych. Jest to typ plaż, które najczęściej występują na obrzeżach miast, tam gdzie naturyści są poniekąd zmuszeni plażować poza urlopem. Z jednej strony jest to mniej popularny typ plaż, ponieważ z moich badań wynika, że naturyści zdecydowanie bardziej wolą takie luźne plaże, natomiast no, siłą rzeczy z konieczności są one użytkowane. Na plaży gęsto zaludnionej sfera intymna musi ulec zawężeniu, no, chociażby z racji tego, że jest wielu uczestników plażowania i znacznie wzrasta wrażliwość na wzrok innych ludzi. Mam zresztą bardzo interesujące swoje takie doświadczenie badawcze, ponieważ prowadząc obserwacje uczestniczące na różnych typach plaż, obserwacja uczestnicząca ma swoje wymogi. Powiedzmy, że człowiek jedzie może po części rekreacyjnie, ale jak to badania społeczne, uczestników trzeba policzyć, trzeba oszacować, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn, czym się zajmują. Więc na plaży naturystycznej nadmorskiej zadanie jest bardzo proste. Wystarczy się przejść na spacer, jakby tu rozglądanie się, właśnie to omiatanie krajobrazu, to nienachalne, ukradkowe spoglądanie jest jak najbardziej dozwolone. Natomiast sytuacja dokonywania podobnych statystyk na plaży gęsto zaludnionej robi się trochę bardziej skomplikowana, ponieważ w momencie, kiedy staje się celem oszacowania, policzenia, sięgnięcia wzrokiem po horyzont rozkładających się obok siebie nagich ciał, właściwie staje się ofiarą właśnie tej sankcji wzrokiem innych. Dlaczego ja wstaję i się rozglądam i się przyglądam? No więc jakby jestem usadzana wzrokiem zgodnie z tym mechanizmem kontroli za pomocą wzroku, o którym przed chwilą mówiłam. A niełatwe zadanie badawcze. Ale wniosek z tego jest taki, że na plaży gęsto zaludnionej, na plaży, gdzie odległości między plażowiczami, między naturystami są nieduże, wzmaga się ta kontrola zewnętrzna. No i siłą rzeczy też wzmaga się kontrola wewnętrzna. To znaczy, że znacznie bardziej panuje się nad swoim spojrzeniem. Jeszcze jeden mechanizm podtrzymywania neutralności, tej seksualnej neutralności nagiego ciała, to coś związanego ze statusami. Ponieważ w przypadku nagości grupowej można powiedzieć, że znikają atrybuty, pewne atrybuty społeczne, które budują nasze statusy na co dzień w życiu społecznym. Na przykład atrybuty zamożności, atrybuty pozycji społecznej. Ludzie rozebrani do naga zupełnie jakby przestajemy widzieć, kto jest kim
i jakby dlatego można mówić o swoistym zjednaniu statusów na plaży naturystycznej. Studenci moi zazwyczaj w takich sytuacjach pytają mnie, no dobrze, a co z atrakcyjnością ciała? Nie widać, kto ma droższe ubranie, kto tańsze, ale widać, kto jest na przykład ładniejszy, a kto jest brzydszy, kto jest szczupły, a kto jest gruby, kto jest młody, a kto jest stary. Przyznam, że to pytanie nie jest łatwe do wyjaśnienia, natomiast wracam do początku tego, co mówiłam, a mianowicie, że dla naturystów celem grupowego rozbierania się, celem naturyzmu jako takiego jest bycie ciałem, a nie jedynie posiadanie ciała. Właśnie to takie próba dążenia do równowagi, która w dużym stopniu, jak wynika z moich badań, z moich rozmów z naturystami, eliminuje znaczenie pewnej rywalizacji w atrakcyjności. To znaczy, że znika jakiś taki element ocenny, znika właśnie pewien element rywalizacji w atrakcyjności. A przypominam, że próżność to jest właśnie pewna hierarchia, a naturyści konstytuują taką swoistą wspólnotę i ta równość statusów jest dla nich czymś istotnym. A w związku z tym nie ma na plaży naturystycznej takiej jawnej rywalizacji właśnie na ten status wynikający z atrakcyjności. No a poza tym tu jakby należy dołączyć jeszcze inne argumenty, na przykład to, że doświadczenie obserwowania wielu ludzi nago pozwala oswoić się z niedoskonałościami ludzkiej cielesności jako takiej, a przez to również swojej własnej. To jest bardzo ważny zawsze element moich jakby wywiadów z naturystami, czyli właśnie to, że mają zwyczaj podkreślać, że obserwowanie różnych ludzi nago, najróżniejszych ciał, pomaga na przykład im z własnymi kompleksami, dzięki bardzo prostemu odkryciu, że po prostu nie ma ciał doskonałych, nie ma ciał idealnych, co widać dopiero, kiedy wszyscy są nadzy, a co może umknąć na plaży tekstylnej, na plaży, gdzie możemy być świadkami mody plażowej, rywalizacji w modzie plażowej chociażby. Natomiast na forach internetowych też często podejmuje się argument zadbanego ciała, to znaczy, że jak musi wyglądać naturysta, no, że musi mieć zadbane ciało. Ten argument zadbanego ciała z kolei dotyczy czystości estetyki. I tutaj absolutnie jestem skłonna również interpretować to jako tą własną estetykę, jako komfort estetyczny dla pozostałych plażowiczów. Przy czym ta estetyka ciała na plaży naturystycznej będzie się ograniczała do czystości, niekoniecznie do jakiejś wybitnej muskulatury ćwiczonej przez sezon zimowy. Ile zatem jest natury, a ile kultury w naturyzmie, bo to jest takie też przewrotne pytanie, które wpierw postawiłam w abstrakcie przesłanym do organizatorów, a potem złapałam się za głowę, co najlepszego zrobiłam, bo dość trudno jest na pytanie o procent natury i kultury odpowiedzieć. Ale przemyślałam sprawę i mam nadzieję, że jakoś udało mi się rozwiązać ten dylemat. Przede wszystkim taki dualizm, natura, kultura to jest absolutnie odwieczny problem w antropologii kulturowej. No i w związku z tym nagość jest tutaj czymś takim, wydawałoby się, z pogranicza albo może nawet pewną częścią wspólną, ponieważ jako takie ciało nagie jest atrybutem natury. Ale człowiek jest istotą kulturową, więc ta nagość siłą rzeczy będzie przetworzona przez kulturę. Samo uświadomienie sobie, ile obwarowań kulturowych jest obecnych na nagiej plaży, samo jakby wymienienie tych różnych mechanizmów konstruowania neutralności seksualnej nagich ciał w grupie, a już jest wystarczającym dowodem, wystarczającą ilość, jakby argumentem na to, że o naturze jako takiej nie bardzo możemy mówić. Chociażby wymóg kontroli własnych popędów, wymagane sposoby używania własnego wzroku, to nie jest czysta natura, to już jest kultura i to powiedziałabym taka kultura mocniej ograniczająca. Naturyzm jest interpretowany jako próba zdjęcia z ciała pewnej kulturowej zbroi, tej zbroi znaczeń, zbroi statusów, zbroi seksualności, która sprawia, że jest nam coraz trudniej po prostu ciałem być, natomiast wszyscy borykamy się z tymi problemami posiadania ciała. Uprzedmiotowienie ciała jako takie rozpoczyna się w momencie, kiedy człowiek właśnie to ciało nabywa. No to jest też jakby kwestia podstawowej różnicy między
człowiekiem a zwierzęciem, czyli że zwierzę ciałem jest, a człowiek ciało posiada. W momencie, kiedy właśnie staje się już jednostką ludzką, jako istotą kulturową. No i tą swoistą możliwość zbliżenia się do natury, która jest tym takim centralnym punktem ideologii naturystycznej, mamy właściwie tylko dzięki kulturze, ponieważ pomimo tego, że naturyści się rozbierają, pomimo tego, że czynią to w warunkach natury, w warunkach plaży, no to jednak mogą dokonać tej neutralizacji ciała tylko dlatego, że są biegli w kulturze. Te sposoby neutralizacji ciała są sposobami kulturowymi. W związku z czym no, jakby nie możemy mówić o odrzuceniu kultury w przypadku naturyzmu, wręcz przeciwnie. Poza tym badania statystyczne, które przynajmniej raz były prowadzone na próbie ogólnopolskiej w roku 2001, dowiodły, że taka powiedzmy aprobata naturyzmu jako takiego jest skorelowana na przykład z wielkomiejskością środowiska, na przykład z wyższym wykształceniem, z uprawianym zawodem. 50% aprobaty dla naturyzmu w grupach zawodowych to była maksymalna wysokość i te dwie grupy zawodowe to byli studenci i urzędnicy. W związku z tym naturyzm jako taki jest pewną taką aktywnością elitarną w tym znaczeniu, że no znów dezaprobata naturyzmu była związana na przykład z pochodzeniem ze środowiska wiejskiego, z deklarowaną częstotliwością praktyk religijnych. Czyli jakby mamy tutaj pewne takie kategorie społeczne, które bardziej będą aprobować naturyzm. No i generalnie rzecz ujmując, próba powrotu do bycia tym ciałem nie odbywa się w związku z tym przez odrzucenie kultury, ale przez użycie jej wysublimowanych możliwości. I jeszcze ostatnia rzecz, która przyszła mi do głowy, jak przygotowywałam się do dzisiejszego wystąpienia, to też jakby jest kwestia inspiracji pewnej pytaniami moich studentów, a mianowicie czy tendencja minimalistyczna, którą obserwujemy w modzie plażowej, może doprowadzić do tego, że kiedyś wszyscy będą się opalać nago. Mam tu na myśli chociażby historię kostiumu kąpielowego, który zaczął się w XVIII wieku od takiego stroju właściwie zakrywającego całe ciało, łącznie z sukniami dla kobiet plażowymi, które wszywano na dole ołów po to, żeby w wodzie nie unosiły się i nie odsłaniały nóg, zresztą też ubranych w takie długie pantalony. Później właściwie w latach 20. XX wieku, znaczy w dwudziestoleciu, przepraszam, międzywojennym, opalenizna jako taka została kulturowo skodyfikowana jako taki wyraz zdrowia, wyraz młodości. Wcześniej była oznaką plebejskości, no więc odkąd ta opalenizna została jakby dowartościowana kulturowo, no to pojawiły się kostiumy obnażające ramiona, obnażające nogi, ale wciąż były to kostiumy jednoczęściowe. Kostium dwuczęściowy, zwany na początku bikini, o czym nie każdy już w tej chwili pamięta, wiązały się z próbami broni jądrowej amerykańskimi na atolu Bikini. Od tego momentu mamy kostium bikini dwuczęściowy, no, potem moda topless, teraz moda na stringi na plaży. To jest ewidentna tendencja minimalizacji strojów plażowych, czyli że z roku na rok coraz mniejsze, czy z dekady na dekadę może, coraz mniejsze połaci materiału zakrywają ciało plażowiczów na plaży ubranej. Natomiast nie zapominajmy, że mamy tu do czynienia po pierwsze z przejawianiem się jakiejś ewolucji obyczajowej, a z drugiej strony też z kreowaniem mód plażowych, w ogóle z kreowaniem mody, z modą w strojach plażowych jako takich. Natomiast naturysta przez całe życie nosi ten sam kostium, który zmienia się wraz z nim. Tak jak zmienia się ciało z wiekiem, tak jak zmieniają się proporcje ciała, tak jak zmienia się jego jędrność. Natomiast dla naturystów to właśnie ten kostium, ten swoisty strój adamowy, to jest też zabawne, bo na nagość też mamy taki metaforyczną nazwę jako na strój. No więc ten strój adamowy właściwie zawsze pozostaje najbliższy własnemu ja. A
Jeden z moich respondentów powiedział bardzo ładną rzecz, myślę, że naturyzm to jest wtedy, kiedy ktoś się kładzie na piasku, bo lubi mieć między pośladkami ziarenka piasku. A chodzenie topless to jest moda. Dziękuję Państwu.